Początki są takie, że w naszej rodzinie pojawiło się wyjątkowe dziecko, zresztą jak już wcześniej prorocy zapowiadali, nasze dziecko drewniane Patryk. Chłopczyk z porażeniem mózgowym, teraz już młodzieniec słuchający metalu i nie tylko. Ten chłopczyk przejawiał takie zdolności aktorsko-kabaretowe. No i zobaczyłem kiedyś w telewizji kabaret księdza Marka Wójcickiego z archiwalnych nagrań, kabaret absurdalny, złożony z ludzi chorych, nazwijmy to w cudzysłowie, psychicznie sprawnych inaczej, nie wiem jak to nazwać, niepełnosprawnych. No i to mnie urzekło wręcz. No, nie potrafili o swojej niepełnosprawności w piękny sposób mówić, a nie tylko o niepełnosprawności, o codzienności życia, o ich życiu, o naszym życiu. Wyszli z tym kabaretem do ludzi tak zwanych sprawnych, normalnych. No jak to zobaczyłem, no to postanowiłem odszukać tego księdza. Okazuje się, że to tutaj sąsiad z parafii Piotra i Pawła. Również to jest kapelan aresztu śledczego i ma jeszcze mnóstwo różnych ciekawych funkcji, które sobie niejednokrotnie też sam na głowę ściąga. Bardzo prężnie działający ksiądz, żartobliwy. Ciekawy facet. No i powiedział mi, że jak chciałbym zrobić kabaret, no to on musi zobaczyć potencjalnego aktora. Zaprosiliśmy księdza Marka do nas i stwierdził, że jednak moje przypuszczenia, domysły co do Patryka się nie myliły. Nazwa kabaretu wzięła się stąd, że w domku naszym mamy tutaj taką dosyć obszerną rodzinę, że tak powiem, i tak zawsze Patryka przezywaliśmy wszyscy drewniany, tak jak Pinokio i Geppetto, tam ta historia. Drewniany dlatego, bo ludzie z porażeniem mózgowym czy tam z udarem mają taką spastyczność, napięcie, nie? Może się to kojarzyć trochę z bukiem, dębem, sosną. No i to jest drewniany tak zwany. No i tak u mnie w kuchni na herbatce mówi drzewo, gada, drzewo, i Marek mówi drzewo, a gada, no. Jeśli chodzi o tematy, które są w sketchach, to jeśli chodzi o nasz taki pierwszy repertuar, który napisał ksiądz Marek, jest to repertuar oparty na jego obserwacjach tego, co się dzieje tutaj u mnie w domu. Kiedyś Marek przyszedł do nas, do domu, i powiedział, że będzie o tym pisał. I zaczął pisać o tym, jak jest u mnie z codziennością, w czym trzeba mi czasem pomóc, w czym nie powinno mi się pomagać, jaki rehabilitant do mnie przychodzi. Takie rzeczy. Reakcje są mieszane, zwłaszcza jeśli chodzi o ten monodram o niepełnosprawności, bo ten repertuar się tak nazywa. Jedni ludzie się z tego ochoczo śmieją, a jedni wolą przemilczeć i pomyśleć. To znaczy, jeśli chodzi o występy, że tak się wyrażę, premierowe, to w Teatrze Kores to są to występy bardzo rodzinne. Przychodzi grono naszych znajomych, przyjaciół, rodzina. Myślę, że lepiej tego nie można ująć. Rodzinny występ. Pamiętam taki jeden dość szczególny występ w takiej szkole w Katowicach, kiedy była premiera naszego nowego repertuaru dla dzieci. Ten repertuar nazywa się Bajki lekko kulawe. I że tak się wyrażę, nie tylko ja sobie robiłem żarty, bo
razem z Kubą obraliśmy sobie jedną osobę z publiczności i zaczęliśmy intensywnie po niej się przejeżdżać. Że tak się wyrażę. A jaka była reakcja tej osoby wyciągniętej na scenę? To znaczy... ona nie była wyciągnięta na scenę, ona siedziała w środku widowni. No tak. To była taka dość nietypowa zaczepka, no ale nie przyszedł do nas, nie pobił nas. Miałem tremę straszną, to znaczy, ja powiem o tym tak, że trema jest zawsze, nigdy jest tak, że tremy nie ma. Najbardziej się bałem przed moim... Przed naszym ostatnim występem właśnie dla Marszu Ruchu Autonomii, kiedy miałem robić też konferencjerkę, a z uwagi na to, że nigdy nie robiłem czegoś takiego, bałem się podwójnie. I to było właśnie jakiś taki... To był taki wyższy stres, bo to był stres inny niż wszystkie. Taki najwyższy jak do tej pory. Ale tak jak mówię, nigdy nie ma tak, że stresu nie ma, bo... Na pewniaka na scenę nie można wejść nigdy.